gazu w łupkach? Na to pytanie odpowiedzi nie znamy. Ekonomiczny potencjał produkcji gazu łupkowego w Polsce to temat seminarium zorganizowanego przez Instytut Ekonomiczny NBP. Gaz łupkowy ma potencjalnie bardzo duże znaczenie dla gospodarki polskiej, co zresztą wyszło w czasie tego seminarium. Zaproszeni przez bank eksperci dyskutowali o szansach rozwoju produkcji łupków, korzyściach i ryzykach dla gospodarki i ich znaczeniu dla banku centralnego. Wpływ wtedy też jest na atrakcyjność gospodarki polskiej i na przykład napływ inwestycji zagranicznych, co na pewno już wpływa na typowo NBP-owskie zainteresowania, czyli kwestia kursu i z tym związanych rzeczy. Podczas seminarium ekonomiści z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych zaprezentowali raport, w którym przedstawili 3, mniej i bardziej optymistyczne, symulacje możliwości, jakie dawałaby produkcja łupków w naszym kraju w latach 2012-2025. Pierwszy to ma takie ograniczenie wynikające z tempa inwestowania i zakładamy tutaj po prostu, że to tempo będzie relatywnie wolne. To oznacza po prostu 3 miliardy metrów sześciennych gazu. To jest minimum. Scenariusz pośredni, który to już jest dosyć duża, znacząca ilość gazu, 6 miliardów metrów sześciennych rocznie, to jest scenariusz, w którym zakładamy istotne zwiększenie tego tempa inwestycji. Ten ostatni scenariusz to jest taki scenariusz, w którym pokusiliśmy się o ocenę górnego limitu możliwości absorpcyjnych gospodarki. To jest scenariusz maksymalny, jeżeli chodzi o wydobycie gazu i szacujemy, że te możliwości absorpcyjne będą sięgać wielkości nawet 12-15 miliardów metrów sześciennych w perspektywie 2025 roku. Trzeci, najbardziej optymistyczny scenariusz został przygotowany w oparciu o równie realne założenia co dwa pierwsze, dlatego, jak podkreślali autorzy, jest on również realny. Jest także scenariuszem realnym, ale scenariuszem trudniejszym, ponieważ wymaga zgromadzenia większych środków finansowych na niezbędne nakłady inwestycyjne, jak również spełnienia innych warunków. Jest to program, którego skalę trudności można porównać do realizacji programu na przykład Europa 2012. Gdyby właśnie ten scenariusz miał się spełnić, polski wzrost gospodarczy znacznie przyspieszyłby w najbliższych latach. Modernizacja i rozbudowa nowych elektrowni, które by właśnie bazowały na gazie, doprowadziłoby do spadku ceny i jednocześnie takiego skoku technologicznego, z którego skorzystałaby cała gospodarka. I w tym wariancie my szacujemy, że właśnie w tym okresie rok 19-25 średnie tempo wzrostu gospodarczego w każdym roku byłoby większe o 0,8 punktu procentowego. Po zakończeniu prezentacji raportu, podczas dyskusji ekspertów i przybyłych gości, najwięcej pytań i komentarzy dotyczyło tematów związanych z kosztami wykonywania odwiertów, wydobycia gazu łupkowego, potrzeb i obecnych zasobów złóż gazu ziemnego w Polsce, a także opłacalności eksportu. Seminarium NBP odbyło się 20 września 2012 roku, a raport zaprezentowany przez ekonomistów Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych dostępny jest na stronie internetowej NBP.